Nazywam się Lena Piękniewska i jestem z podróży. Będę solą morskiej wody, która daje kolor głębi. Będę bryzą dla ochłody. A ty razem ze mną będziesz, a ty razem ze mną będziesz. Błękit. Będę iskrą w twoim oku, światłem duszy i radością, strugą słońca wśród obłoków. A ty będziesz mą miłością, a ty będziesz mą miłością, drogą. Byłam w ciąży wtedy. Byłam w piątym miesiącu ciąży, myślałam, że zejdę śmiertelnie. Byłam wkurzona na jury. Kompletnie, bo mi kazali zaśpiewać trzecią piosenkę i nawet jak skończyłam ją śpiewać, to nie wykonałam ukłonu, tylko obróciłam się, tupnęłam nogą i wyszłam. Potem były jeszcze oklaski, cała salwa oklasków, które nie ustawały długo i ja siedziałam i taka dziennikarka do mnie przyszła i powiedziała: słyszysz, jak oni biją, brawo, słyszysz to? A ja tak, słyszę, że jest mnie żal. Ciąży taka przyjechała. Ja byłam po prostu kompletnie desespera, Ale no to był ważny czas, bardzo ważny czas. Grzegorz Tomczak, który występował jako Mateusz Grzegorczyk, czy jakoś tak. Żeby on napisał mi te trzy piosenki pod pseudonimem, żeby nie było, że tutaj ja się wspieram jakimiś plecami Grzesia. A co zaśpiewałaś wtedy w Krakowie? Hankę, Popy Hankę. Takie nieznane, zmyślony, który Grzesiu ma na swojej płycie. I jakiś Walczyk. To były ładne piosenki. I Hanka, Popy Hanka. To była taka dziwna piosenka. Jestem Hanka, Popy Hanka, tak mnie tutaj zwą. I na początku wszyscy się śmiali. No wiesz, no bo wychodzi dziewucha. No nie dość, że z tym brzuchem. Jeszcze Hanka, Popy Hanka. Moja miłość popłynęła sprzed wiosenną mkrą. Moja miłość popłynęła. Głupie serce z sobą wzięła, a ludzie mówią i tak dalej. I Julka Mikołajczak, która wtedy dostała drugie miejsce, tak, mówiła: wiesz co, na początku to wszyscy umierają ze śmiechu, ale w drugiej zawsze już ci wierzą, a w trzeciej to już jest taki smutek i empatia, że... To była ładna piosenka. Zadumała się dziewczyna nad swoją urodą. Co mam zrobić, Panie Boże, żeby zostać młodą? Co mam zrobić, Panie Boże, żeby zostać młodą? Jakoś tak dbam o prawdę w sobie i wiem, że pewnych historii nie jestem w stanie opowiedzieć. Nawet to są niekiedy bardzo piękne piosenki, no tak jak Szukałam cię wśród jabłek, no przecież no cudo, ale no, kompletnie jakoś nie szyte na moją miarę. W ogóle to jest bardzo ciekawa sprawa, też taka ciekawa dla mnie, jak ja to sobie oglądam gdzieś tam, że te piosenki są ważne na pewnym etapie. One są prawdą, znaczy to chyba każdy tak ma, no co, no nie zawsze ma się te same miłości przecież, te same
znajomości, romanse, przyjaźnie. Także na przykład teraz mam taki czas, że chciałabym śpiewać swoje osobiste historie. Nie wspierać się cudzymi opowieściami. No. Ale pisałaś wcześniej, zanim zaczęłaś śpiewać? Nie. Nie wiem, też ja już jestem wiekowa kobieta. Nie mam, jestem matką, jestem żoną. To jest taki... Nie, ja myślę, że bycie matką, bo ja mogę sobie mieć 50 lat i nic się może nie wydarzyć ze mną. Natomiast mam takie poczucie, że bycie matką to jest taki moment no dojrzałości. No, chcąc, nie chcąc, trzeba nabrać jakichś pleców. Ufam ci, kochana, w moim ciele. Płyta wygląda tak. Zdjęcie robił Radosław Berendt, który siedzi tam. Projektował ją mój mąż. Nazywa się Wyspa. Taka bardzo kolorowa jesteś. Tak, bardzo właśnie. Przyszedł taki moment, że poczułaś potrzebę nagrania tego wszystkiego i wydania, czy był jakiś bardziej prozaiczny powód, że teraz biorę, wchodzę, nagrywam, jest. Janek Babczyszyn mnie zmobilizował w 2008 roku. Weszliśmy do studia, nagraliśmy, ja się upierałam, że na setkę. No i faktycznie na tę setkę nagraliśmy część materiału. Mijały lata, no i ja ciągle wchodziłam do studia, coś dogrywałam, coś tam. Miałam taki już syndrom przenoszonej ciąży. Ale realizator Michał Garstecki ze studia Free Fly Music, cudowny, przepiękny człowiek, gdyby nie on, to ja bym do dzisiejszego dnia w ogóle w powijakach była jakiś. On bardzo dbał o to, żeby jednak nagrywać i ja przeżyłam noc ciemną i to jest najważniejsze, to jest clue tej historii. Przeżyłam noc ciemną, zdaje się, że w okolicy 13 kwietnia, może 14, kiedy płakałam całą noc, piłam wino, to pamiętam, piłam wino i płakałam, że jestem beznadziejna. Że w ogóle nic nie potrafię, że inni tyle osiągnęli. No wiesz, znasz te treści wszystkie. To jest. Obudziłam się rano, bo jednakowoż się położyłam gdzieś tam w okolicy 5-6. Obudziłam się, miałam zapuchnięte kompletnie oczy, zadzwoniłam do wszystkich kolegów muzyków, do realizatora, do Janka, spotkałam ich w okolicy 10 nad ranem i powiedziałam, słuchajcie panowie, 17 maja jest premiera mojej płyty, ja nie wiem, jak wy to zrobicie, ale wszystko ma być zrobione. I widziałam, jak Michałowi Garstkiemu odpływa krew z ciała, i po prostu, ale widzieli też, że ja mówię całkiem poważnie, tu nie ma miejsca na jakąś negocjację ze mną. I tak się stało. Na wyspie jest spokój i pokój z widokiem. Na wino i ciepło jest zimą. Na wyspie milczenie, nie mówi kto. Trzyma w ramiona, dym się kręci.
piękny czas. Oczywiście było, no, był przepiękny i fatalny, no bo jednakowoż 10 kwietnia stało się to, co się stało. I Piotr Baron zaczął w Trójce puszczać Odchodząc. Oczywiście potem pojawiły się komentarze, że wożę się na plecach Grzegorza Ciechowskiego. No, też bardzo pozytywne się pojawiły komentarze. I nagle, jak ta Trójka i w ogóle to Odchodząc, zaczęli na przykład do mnie dzwonić ludzie wtedy. Na przykład jeden pan, Ziaro, tak zwany Robert Ziarkowski, zadzwonił i powiedział: słuchaj, słyszałem cię w Trójce, ja muszę coś dla ciebie zrobić, czy ty się zgodzisz? I po prostu cokolwiek. Ja mówię, dobrze, no proszę, ale co? I on, słuchajcie, znalazł jakichś sponsorów i powiesił w Poznaniu taką ogromną siatkę, 9 na 10 metrów czy ileś, z moją twarzą, z napisem, że tutaj, prawda, wydają płytę, premiera 17 maja. I to było, jakieś plakaty wydrukowali. Po prostu mnóstwo ludzi stawiło się, żeby coś zrobić. A to ktoś jakiś makijaż, ale to jest sukienki dostałam na przykład na koncert. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce. Gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zatrzesz. Do głowy, żeby to pomysł, żeby to zaśpiewać. To nie było. Robiliśmy z kolegami taki projekt 13 bardzo smutnych piosenek. Mm-hmm. I ja przyniosłam te 13 swoje. Wybrałam sobie moje bardzo smutne piosenki. Tam było między innymi Odchodząc Ciechowskiego. W ogóle, bo ja jestem zafascynowana tekstem Odchodząc, zabierz mnie. To jest takie proste, a jednocześnie. Mm-hmm. Niesamowite. Nawet teraz jestem po prostu w jakimś takim, że jak można w ogóle, że to jest piękne, cudowne, wspaniałe. W zasadzie najbardziej zatrzymujące, przebijające wszystkie możliwe argumenty, bo coś tam, bo jest. To po prostu zabierz mnie ze sobą. No właśnie były te 13 bardzo smutnych piosenek i nie mogliśmy nic zrobić Odchodząc. Chłopcy wszystko zagrali bardzo tam pięknie. Grzesiu Kopala i ja zostaliśmy, już się zbieraliśmy, odpuściliśśmy sobie to Odchodząc. Że nie ma jak tego, nie ma pomysłu na to. I Grzesiu zaczął, zaczęliśmy się bawić, po prostu on zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać, tak od niechcenia. I się okazało, że to jest tak niesamowite, że my po prostu we dwójkę byliśmy zachwyceni tym, co się działo między nami. Ja w zasadzie nie znajduję ani jednej logicznej, jakiejś takiej racjonalnej myśli w sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego na płycie Wyspa znajduje się cover w postaci piosenki Odchodząc wielkiego mistrza Grzegorza Ciechowskiego. Oprócz tego, że jest to po prostu niewydumany, wiesz, nie było przegięcia typu, słuchajcie, jest piosenka, zróbmy coś na odwrót, coś tam, bo to ona jest taka, to my coś tutaj zrobimy inaczej. I po prostu czułam prawdę. Jestem zakochana w tym utworze. I dlatego. Zostań ze mną tu jeszcze parę chwil. To za dużo wiem.
kiedy każdy gest oddziela bardziej nas niż nocy chłód. W trzepocie rzęs, w poruszeniu rąk oddalasz się, wkrada w nas się mrok. Nie umrę, wiem, ale czuję, że umieram. Wybaczam, utracony raj, wybaczam. Każdy w piekle dzień, wybaczam. Omuł nam ten lęk. Wybaczam, tobie sobie nam wybaczam, że zabrakło sił, wybaczam. Na przykład Krzysztof Dys, mój cudowny, ukochany pianista, z którym pracuję lat 6. No, on jest nauczycielem moim. Jest cudowny, daje mi ogromną wolność, oddycha razem ze mną. Kto jeszcze zagrał na tej płycie? No, zagrał Grzegorz Kopala, który też gra ze mną od bardzo dawna. Marcin Chęczyk, kontrabasista. Maciej Kociński, saksofonista. I też napisał parę piosenek na tę płytę. Andrzej Święs, basista, Krzysiek Szmajda. Czy można powiedzieć, że jest zespół Soundcheck, bo Szmajda, Święs, Kociński, Dys tworzą jeden zespół jazzowy Soundcheck. No plus osoby, które podarowały mi swoje utwory, to jak Robert Kasprzycki, z ogromną wiarą w to, że się uda. Janusz Grzywacz, no Grzesiu Tomczak, Mirek Czyżykiewicz, który stawił się osobiście, żeby zagrać ze mną w studiu piosenkę. I w ogóle była cudowna, bo on w ogóle, Mirek przyjechał i tak myślał, że my w ogóle gramy w jakimś bandzie i on tylko ma zaśpiewać. Czyli w samochodzie do studia okazało się, że on ma to zagrać. Że nie, no gramy tylko we dwójkę i on również śpiewa. I to nie ma zespołu żadnego, sekcji ani. I on w tym samochodzie przypominał sobie, co on tam w ogóle skomponował. Wszystko zagrał i cudownie. Majaki, Mirek Czyżykiewicz. Bardzo. Ja w ogóle mam ogromne szczęście. Naprawdę, ja wiem, że to się tak mówi i to jest takie moje szczęście. Ja trafiam na tak dobrych ludzi. Koniec młodości, początek końca, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia. Pierwsze zawały i cisza dzwoniąca w uszach na schodach, chęć zrozumienia. Ja się cieszę, że ja to skończyłam. To jest faktycznie zapis pewnego etapu w moim życiu. Mhm. Takiego dorastania. Ja słyszę zresztą po swoim głosie, że on się zmienia na przestrzeni po prostu tych kilkunastu miesięcy. Nie czarujmy się, ja teraz jestem w zupełnie innym miejscu niż płyta Wyspa. Mhm. Ja sobie wymyśliłam taki projekt w sierpniu zeszłego roku, Kołysanki na wieczny sen to się nazywa. To jest żydowski projekt. Samą siebie przeciągnęłam po synagogach światowych 2 lata temu. I wróciłam do Polski z milionem po prostu pomysłów, nawet nie, milionem melodii w sobie. I tak pomyślałam sobie, że oczywiście bardzo pięknie się gra klezmerską muzykę i jest tego bardzo dużo. Natomiast we mnie była taka potrzeba rytuału pożegnania. I zdałam sobie też sprawę, że no, kołysanki śpiewamy dzieciom i to jest bardzo piękna forma takiego odprowadzania w sen, takiego życzymy temu dziecku, żeby śniło się jak najpiękniej, żeby obudziło się zdrowe, wyspane, szczęśliwe. Ale kołysanki można śpiewać przecież kochankom, mężom, żonom,
umierającym. Przecież jak pięknie byłoby śpiewać naszym umierającym, zmarłym, drogim kołysanki, ale też tym, którzy umarli. Ja mam takie poczucie, właśnie to jest takie moje marzenie, żeby grać ten, my zagraliśmy to w Poznaniu na podwórku, tam gdzie Żydzi poznańscy mieszkali. I tak bym chciała to grać gdzieś, nie wiem, na łące, w jakimś miasteczku, bez empatii, bez emfazy, może nawet bez empatii szczególnej, bo to jednak wchodzenie, kontaktowanie się z traumą nie jest najwłaściwsze w tym. Ale bez tego patosu, bez jakiegoś, tylko po prostu, żeby, to jest taki pokłon. To bardziej no właśnie bliższe rytuałom jakimś, no i w tym jestem aktualnie, zdecydowanie. Czasem wyrywam się w krainę wyspiarską, natomiast gramy to w normalnym, sympatycznym, jazzowym składzie soundcheckowym plus ludowy skrzypek Maciej Filipczuk i ja. No i to jest taka prawda moja na dzień dzisiejszy. To jest też taki kontakt no, z korzeniami, z przeszłością. No, coś, co mnie porusza. Jest z tobą zawsze i wszędzie, laj, laj, laj.